Hej, siemaneczko, ja jestem Berka i dzisiaj, moi drodzy, zrobimy sobie kilka bardzo ważnych rzeczy na milionowicach. We wczorajszym odcinku wykopałem 41 diamentów. Tak, udało mi się zdobyć tak dużo diaksów przy pomocy mojego killofa, który ma szczęście 1. I jako, że słuchajcie, znowu mam level i no spójrzcie na moją zbroję, no jest ona po prostu fatalna, to chciałbym dzisiaj zająć się ponownie motywem enchantowania. Maciek, słuchajcie, zostawił mi tutaj mały prezencik, który zaraz sobie otworzymy. Jest nawet tutaj napisane od Maciocha w beczce. I to będzie nam pomagało, słuchajcie, między innymi przy enchantowaniu, bo jeśli się wejdzie do mojej tajnej bazy, to nie wiem, czy pamiętacie, ale ten stół do zaklęć, no niestety nie ma zbyt wysokiego levela, no bo tutaj po prostu brakuje biblioteczek. Póki co, słuchajcie, level jest 17, ale spróbujemy jeszcze w tym odcinku właśnie zrobić wyższy level i zenchantować między innymi właśnie mieczyk, ale nie ten, nie, żelaznego miecza, absolutnie, to jest jakaś tragedia, nie będę w ogóle tego dotykał, nie? Zrobimy diamentowy. Spróbujemy także zrobić, słuchajcie, jeszcze lepszy kill-off, zajmiemy się także moim villagerem ludzkim, bo pamiętacie? Przecież ja, słuchajcie, tutaj mam villagera ludzka, u którego trzeba będzie, słuchajcie, zrobić jeszcze wyższy level, no nie? Bo między innymi mam mięsko zombiaka, zbierzemy go więcej i mnóstwo innych rzeczy będziemy robić, więc moi drodzy, zostańcie do samego końca, oglądajcie w ogóle filmy do końca, mi to bardzo pomaga, więc z góry ślicznie dziękuję i subskrybujcie z dzwoneczkiem. To jest mega, mega ważne, na kanale Abra Games codziennie są bedwarsy, więc tam też oczywiście zapraszam. I tak jak mówię, słuchajcie, zaczniemy sobie właśnie od tego prezentu od Maciocha. Słuchajcie, mamy tutaj 11 skóry, a skóra jest mi mega potrzebna właśnie do biblioteczek. Dodatkowo dostaliśmy, słuchajcie, od niego trzcinę cukrową. Co prawda to jest moja trzcina, ale ja jej nie musiałem zbierać, więc jestem bardzo, bardzo wdzięczny. I słuchajcie, dostaliśmy mięsko zombiaka dla naszego villagera po prostu idealnie. Będziemy mogli z nim skandlować, ewoluować go, będzie dawał nam lepsze itemy. I do tego wszystkiego, słuchajcie, dostaliśmy jeszcze kałamarnicę. 49 kałamarnic. Na razie powiecie, że co? Po co? Po co ci? Nie masz takiego villagera! No nie mam. Ale niedługo będę miał, bo w kopalni wczoraj znalazłem znacznik, znalazłem name tag, więc będziemy mogli kolejnego zombie villagera uleczyć i nazwać. To będzie mega, mega kozackie. Ale słuchajcie, zaczniemy sobie, a w ogóle tutaj też przepalam sobie rzeczy z właśnie wczorajszej podróży do kopalni. Ale tak chciałem powiedzieć, słuchajcie, zaczniemy sobie od TNT. Udało mi się zebrać 61 gunpowdera. Mniej więcej jedną nockę to trwało, więc no, ani długo, ani krótko, słuchajcie. I chciałbym teraz troszeczkę tego TNT, słuchajcie, w tym odcinku zrobić, aby właśnie przekazać Maciochowi. Skoro on mi, słuchajcie, pomógł z moimi itemkami, no to myślę, że fajnie byłoby się, słuchajcie, odwdzięczyć. Serio, to byłby na pewno bardzo, bardzo miły gest w jego stronę, no bo on mi jednak dał tutaj itemy, dzięki którym ja zrobię dzisiaj mega pożytek. Między innymi właśnie spróbuję zenchantować moje itemy. Więc no co, my nie będziemy, słuchajcie, tutaj dłużni, absolutnie nie. Robimy, słuchajcie, tego TNT tyle, ile tutaj po prostu wejdzie, tyle wejdzie i mam nadzieję, że on będzie z tego bardzo zadowolony. No bo wiecie, on wybucha swoją górę, no nie? Tą maciochową, słuchajcie, górę on przecież wysadza. Więc trzeba mu w tym pomóc, słuchajcie. Trzeba mu w tym pomóc, bo ja będę tam inwestorem. 12 TNT, może nie dużo, ale na pewno mu się przyda. Spójrzcie tylko, słuchajcie, jak to jest wszystko rozwalone. Najpierw damy mu to TNT, potem, słuchajcie, zrobimy te biblioteczki i przejdziemy płynnie do enchantowania. Ej, dzisiaj naprawdę będzie się dużo działo. W dzisiejszym odcinku serio będzie się dużo działo. Ale spójrzcie na tą górę Maciocha. Jej nie ma. Ona jest na płasko z tym, ale wiem, że Maciek chciałby jeszcze, słuchajcie, zrobić na płasko z tym, czyli te 10 krateczek wysokości mniej więcej brakuje, ale niesamowicie to, słuchajcie, wygląda, niesamowicie. A, no i zrobiłem zapalarę, moi drodzy. Ja bym coś tutaj... No słuchajcie, spalił, no. No gościu, co ja ci powiem więcej, no. Dawajcie, podpalimy, słuchajcie, te drzewa. Zrobimy mu, słuchajcie, tutaj pomoc, bo on przecież i tak musi się tych drzew pozbyć. Więc skoro, słuchajcie, jest możliwość podpalenia, to słuchajcie, ja na pewno nie będę jej marnował. Absolutnie, słuchajcie, rozwalamy to fest. Tylko ty, muszę, słuchajcie, wyżej podejść, bo ja też muszę to rozwalić. No rozwal to, dobra, i słuchajcie, podpalamy, słuchajcie, całe drzewo. Niech się tutaj po prostu, słuchajcie, swajczy. Ja nie mam, słuchajcie, łopaty, więc ja tutaj no, to długo mi zajmie takie rozwalanie. Nie no, gościu, dobra, to się, słuchajcie, samo rozwali, ale serio, palimy drzewa w milionowicach, ej, mam nadzieję, że on się za to nie wkurzy, no bo pamiętajcie, jakby on chce tak, żeby tutaj wszystko się spaliło, więc jakby mam nadzieję, że się za to nie obrazi. Nie, serio, plan jest taki, że się nie obrazi. Ale teraz tak, chciałbym zostawić właśnie mu tutaj, słuchajcie, tą skrzyneczkę z tym TNT, słuchajcie, więc musimy sobie na pewno zrobić właśnie crafting table, szybko tutaj sobie postawimy i teraz, słuchajcie, tak, żeby on to w ogóle zauważył, to postawimy to na tym, słuchajcie, i teraz na to jeszcze postawimy skrzyneczkę, bo ja nie wiem, czy on w ogóle to zobaczy. No nie? Rozumiecie? Może być problem. Może być, słuchajcie, problem. Ale teraz tak, stawiamy, słuchajcie, skrzynię i piszemy, słuchajcie, tabliczkę. Oczywiście tutaj do środka wlatuje TNT. Nawet możemy, słuchajcie, mu troszeczkę złota dać, bo dlaczego by nie? Oczywiście, że tak. I teraz ta tabliczka. Okej, dzięki za pomoc. To ode mnie.
Abera. Dobra, mam nadzieję, że słuchajcie, taka skromna niespodzianka dla niego. No bo 11 TNT to może nie jest jakoś dużo, ale że się przyda. Tutaj widzę, że się słuchajcie, wszystko jara. Ja się kręcę, ej, naprawdę, jest sztosik. Jeszcze trzeba będzie to wszystko, słuchajcie, zjarać. To wszyściuteńko. Ale teraz wracamy, słuchajcie, do siebie i robimy biblioteczki. Będziemy musieli też oczywiście rozwalić tutaj troszeczkę krówek u nas, więc może zbierzmy najpierw siano, co? Zbierzmy siano, rozmnóżmy krowy i wtedy, słuchajcie, zabierzemy się już tak na poważnie za te biblioteczki, bo będziemy mieli tej skóry więcej, czyli zrobimy po prostu więcej biblioteczek, tak? Rozumiecie? Rozumiecie, bo ja tej skóry mam mniej więcej teraz na jakieś 4 biblioteczki, 4 bookshelfy, coś takiego, no nie? No nie za dużo w każdym razie, słuchajcie, nie mam tego jakoś bardzo, bardzo dużo. A kiedy rozmnożę tutaj tych krówek i porozwalam też oczywiście krówek, no to tego, op, ciepierun, to ja nie wiem, czy ja dzisiaj 30 levela nie zrobię, tak szczerze, no nie wiem, spróbujemy, zobaczymy, tak jak mówię, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Moi drodzy, ja jeszcze szybko wam przypomnę o sklepie www.abrety, pierwsza linijka w opisie tego materiału. Czekają na was epickie gadżety, tak jak bluzy z kapturem, bez kaptura, koszulki, kubki i darmowa dostawa od 149 zł. Czyli oszczędzacie kilkanaście złotych na kurierze, kiedy zamawiacie naprzód bluzę i koszulkę w jednym zamówieniu. Wpadajcie i zamawiajcie, bo fajne itemki tam na was czekają. Naprawdę fajniusie, gościu, fajniusie, jak się masz? Pierwszy link w opisie. Dobra, wszystkie krowy rozmnożone, mam nadzieję, że tak. Nie, serio, please, powiedzcie, że tak. Okej, nie wiem, słuchajcie, ile mogę ich rozwalić, ale myślę, że ze dwie. No, ze dwie, słuchajcie, to akurat dwóch to nie będę się bał rozwalić. Nawet, słuchajcie, rozwalimy sobie jeszcze jedną. Okej. Wydaje mi się, że jest git. Wydaje mi się, że jest git. Dobra, czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, ej, dobra, idealnie 8 krówek nam zostaje, no to genialnie, dobra, no to pies, weź se zjedz, skoro nas stać, skoro, no nie, kurwa, kurwa, kurka wodą mnie stać, panie, no, no to, dobra, to było głupie, ja wiem, okej, słuchajcie, to teraz tak, ja sobie też oczywiście dziabnę tutaj schabika i wjeżdżamy do środeczka. Pytanie, czy słuchajcie, ma, wiecie co, może na razie zostawię tutaj te diakse, bo tak troszeczkę się o nie obawiam. Tutaj może być z nimi różnie w moim ekwipunku. No i na pewno trzeba to zabrać. Te rzeczy trzeba do mojej tajnej bazy na pewno zabrać. Póki co jestem sam na serwerze, więc niczego się nie boję. To raczej się mnie boją, co ty? Nie wiem, ale się przydasz. Ale się przydasz. No i dobra, i teraz tak, słuchajcie. Ogólnie musimy zrobić sobie tutaj papier. Ewidentnie, słuchajcie, najpierw robimy teraz papier. Teraz do tego wszystkiego, słuchajcie, robimy książek. O, ja się kręcę, ile książek? Ile książek? No więcej, świat nie widział. No więcej, świat nie widział tych książek. No ale dobra, słuchajcie, patrzcie. Będziemy mieli, słuchajcie, 6 biblioteczek. 6 biblioteczek. Ej, to serio dużo, no już teraz bez beki. No naprawdę, jak na nasze, słuchajcie, standardy, to jest mega dużo. I to wszystko dzięki Maciechowi. W ogóle wpadajcie do niego na kanał, bo Maciuch teraz już nagrywa regularnie filmy. Nie wiem, czy wiecie. Ale już wiecie. Dobra, słuchajcie, 6 biblioteczek. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I to ma mi dać milionowy level. Czaisz to, byku? Czaisz? Nie. Halo, czaisz? Nie. On chyba nie czai. On chyba nie czai, ale ja czaję. Słuchajcie, stawiamy 3 kolejne biblioteczki. I pytanie, czy one coś dały? O, dały. Już jest 18. Okej. Okay. Nie będzie 30 levela. Wiem. Ale myślę, że jakiś taki 24. O, idealnie 24, no dobra, no to ładnie, słuchajcie. No to tak naprawdę potrzebowalibyśmy, słuchajcie, jeszcze chyba tych 3 biblioteczek. Więc czy to jest w ogóle do zrobienia? Bo ja może mam trochę mam 2 książki. Okej, okay. A czy ja nie mam gdzieś jeszcze skóry, moi drodzy? Ej, bo to w ogóle mam, ty, mam takie coś. To se postawię. A co ja będę? A niech se wisi. Słuchajcie, ty, bo ja może mam gdzieś skórę. Akurat, słuchajcie, jeszcze jedną skórę bym potrzebował. No nie mam, na razie nie mam. Dobra, to zaraz nam, słuchajcie, krowa sobie dorośnie i na pewno, słuchajcie, to wykorzystamy. Ale teraz, słuchajcie, chciałbym jeszcze zająć się właśnie motywem mojego villagera. Mamy tutaj Lucka, tak? Wszyscy o tym wiedzą. Lucek jest nowicjuszem, czyli na razie daje nam, no, mizerne korzyści. No mizerne, naprawdę mizerne. Ale jeśli ja kupię u niego, słuchajcie, ten jeden emeraldzik, to już teraz chwilę poczekamy i będzie on miał kolejne itemy. I tutaj, słuchajcie, będą mogły być brodawki. Dlatego, słuchajcie, między innymi hoduję tutaj właśnie brodawki. Bo wy się tak pytaliście, po co mi brodawki, skoro i tak on nie chce tych brodawek. No właśnie, bo on zaraz może chcieć i brodawki, i złoto, i buteleczki, słuchajcie, i mnóstwo innych rzeczy. Uwaga, to jest to. Złoto za emeraldy. No żyć nie umierać, słuchajcie. No, ej, naprawdę żyć nie umierać. Patrzcie, wbijemy mu oczywiście kolejny teraz level. Mamy, słuchajcie, złoto za emeraldy. A my tego złota naprawdę mamy pod dostatkiem. No powiedzmy sobie szczerze, moi drodzy, serio, my tego złota mamy strasznie dużo. Więc to jest mega, mega kozacka rzecz. I teraz tak, słuchajcie, weźmy tylko tego złota troszeczkę więcej. Może, słuchajcie, nie wiem, tyle. Może wystarczyć, słuchajcie, może wystarczyć. Teraz wracamy, zamykamy oczywiście, bo nikt nie może wiedzieć o moim kompleksie tajnych baz. Więc zamykamy, nie.
Nie wygaduj, please. Jeśli wygadałeś, to trochę przypał. To nie wygaduj. To prędzej wygadaj, że ja mam 25 użyć na moich spodenkach i 40 na klacie. To wygaduj, że śmieszne, że Abera nie ogarnia, ale nie, o mojej bazie to nie mów. I teraz tak, słuchajcie, robimy raz, dwa, trzy. Okej. Okay. I teraz, słuchajcie, on będzie miał kolejnej temy. Ty, no wypadł mi z tym! On będzie miał, słuchajcie, teraz kolejnej temy. No nie, królicza łapka! Ale przypał! Ale przypał, nie chciałem króliczej łapki, chciałem coś innego, ale już złoto jest dobre. Dobra, to co? Bierzemy więcej złota i chyba go jeszcze wyekspimy, no nie? Ewidentnie, słuchajcie, musimy go bardziej wyekspić, no bo kurczę, on musi, słuchajcie, mieć tutaj kolejne rzeczy. Dawaj mi tutaj normalnie złoto i wracamy. A, no i miałem itemy robić. To zaraz, my teraz robimy, słuchajcie, mnóstwo ciekawych rzeczy, dobra. O nie, on więcej nie chce, o nie. Dobra, to... Tym mu levela nie wbijemy, tym możemy troszeczkę podbić level, albo glowstone'em. O, patrzcie. Dobra, wbiliśmy mu kolejny level, teraz miał journeyman, ale teraz będzie ekspertem. Moi drodzy, on jest ekspertem. O, i buteleczki, widzicie? A ja tych buteleczek mogę sobie narobić całkiem sporo, tak szczerze mówiąc. Więc słuchajcie, Lucek jest całkiem git, dlatego że on za złoto, którego i tak mamy dużo, będzie dawał nam teraz emsy. Potrzebujemy, słuchajcie, tutaj ogarnąć kolejnego villagera. Czyli musimy polować na zombie villagera teraz, no nie? Bo i tak mam znaczek, i tak mam name tag, więc jakby jest całkiem okej. Jest naprawdę całkiem okej, bo teraz bezproblemowo, słuchajcie, naprawdę bezproblemowo będziemy mogli sobie posiąść kolejnego zombie villagera, no nie? Ej, czekajcie, nie mam tutaj nic? Dobra, to słuchajcie, szybka kima, słuchajcie, żeby krówki nam się tutaj rozmnożyły. Ej, letymy, moi drodzy, w ogóle przypomnę wam jeszcze o Instagramie oraz moim TikToku. Abra ety, macie tutaj pod kamerką napisane w opisie także. O, creepera to ja lubię. Creepera to tak. Albo sobie kliknijcie, słuchajcie, w link w opisie, albo sobie wpiszcie w aplikację nazwę. Mi będzie bardzo miło, jeżeli zaobserwujecie, bo tam, słuchajcie, są regularnie teraz treści. Tam są, słuchajcie, i TikToki, i zdjęcia, i mnóstwo innych rzeczy. A ja w ogóle wpadam na profile osób, które mnie obserwują, więc jakby, no zapraszam. I teraz tak, chcą. O, świetnie, słuchajcie, no to możemy kolejną krowę rozwalić, a nawet dwie! Nawet, słuchajcie, dwie. I oczywiście level nam tutaj wpada, no nie? No dobra, to słuchajcie, czekajcie, to zrobimy sobie teraz tak. Jedna. Okej. Okay. I teraz, słuchajcie, robimy... Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... O Jezu, ile tu jest tych... Czekajcie, jest sześć maluchów i dwa duże. Ej, to zostawmy je w ten sposób. To będziemy mieli 10 krów. Czy mi się tylko wydaje? Nie no, nie wiem, czy dobrze liczę. Chyba dobrze. Nie wiem, Abera pewnie źle policzył, ale słuchajcie, to nie jest ważne. Ważne jest to, że możemy zrobić kolejną biblioteczkę. I ta biblioteczka może dać nam niezły level, słuchajcie, naprawdę niezły level. Więc teraz tak, słuchajcie, czy my tutaj mamy wszystko? Mamy, wbijamy do bazy. Ale nie mówcie o tej bazie. Serio. Pliska, nie mówcie. Nie, pliska, ziomeczki. I teraz... O nie, kliknąłem tu drę. Dobra, no to wszystko już musimy pocisnąć w takim razie. Ja. Trzeba będzie to po prostu, słuchajcie, naprawić, no nie? Ale ja nie lubię, kiedy jest taki brak symetrii. Dobra, to teraz tak, bierzemy to, bierzemy, słuchajcie, to, raz, dwa, trzy. Teraz, słuchajcie, tworzymy papier. Okej, to jest easy, no nie? Z papieru, słuchajcie, tworzymy teraz książkę. Easy. I teraz, słuchajcie, jedna, druga, trzecia. Teraz, słuchajcie, dokładamy drewienko i uwaga, mamy kolejny bookshelf. Git. Dobra, git. Git. I my teraz, słuchajcie, powinniśmy go postawić tutaj chyba naprzeciwko, no nie? Dobra, nie wiem, czy... Nie, no lecą z niego literki, no nie? Te takie znaczki. Ja nie wiem w ogóle, co to jest za język, ale... Jakiś dziwny. I teraz tak, słuchajcie, który... 27! Jakby nam się udało 30 zrobić w tym odcinku... What? Ej, jest szansa, słuchajcie. Jest szansa, jak się postaramy. Dobra, to w takim razie, słuchajcie. Nie będziemy głupi. Nie będziemy mieli 2 IQ. Nie. Zrobimy sobie, słuchajcie, 30 level. Tylko będziemy potrzebowali jeszcze kilku minut. A ja w tym czasie po prostu, słuchajcie, kiedy nam tam krowy dojrzewają i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to zrobię sobie właśnie, słuchajcie, za 5 diaksów ważne itemy. A mianowicie, słuchajcie, sobie to przerobimy na patyczki. I teraz, słuchajcie, zrobimy sobie kilof diamentowy nowy. Zrobimy sobie także, słuchajcie, tutaj właśnie. O, patrzcie. Nie łopa, o, broń, bo, pff, nie. Miecz. I teraz zobaczymy, słuchajcie, co siada na 27 levelu. Bo może się okaże, że tam będzie jakaś fortuna, no nie? Czekajcie, jest fortuna 2, oho. A wiecie, co to znaczy? Że jeśli bym wbił tutaj 30 level, żeby akurat był 30 level na enchantingu, to zamiast fortuny 2 będzie fortuna 3, a to jest dokładnie to, czego ja potrzebuję. Natomiast na myczu będzie pogromca nieumarłych 3, no właśnie. I to nie jest, słuchajcie, coś, co nam odpowiada absolutnie. Tu jest 4, a tu jest 3? A co? Ej, to nie fajne. A na siekierce jest fortuna 2. No właśnie.
Czyli my teraz, moi drodzy, musimy na pewno pójść ściąć drzewo. Musimy iść zrobić, słuchajcie, więcej skóry. I wtedy, słuchajcie, możemy tutaj wrócić. No nie? Ewidentnie, słuchajcie, z tym 34 levelem, który i tak mamy, to słuchajcie, naprawdę my będziemy mogli zrobić dzisiaj mega czary. Po prostu mega, mega czary. Czy ja mam przy sobie, słuchajcie, bone meala? Nie, ale wiem, że tutaj był. Więc słuchajcie, pójdziemy zrobić dobrego deala. Idziemy troszeczkę dorosnąć, że tak powiem, tutaj, naszą farmę. Zbierzemy troszeczkę więcej tego zboża, dojrzejemy krowy i rozmnożymy je znowu, bo to wiecie, chwila mija i znowu krowy, że tak powiem, są zdolne do tego, żeby zrobić maluchy. Więc to jest mega spoko, słuchajcie, to jest mega, mega kozackie. Dobra, tutaj patrzcie, pyk, tutaj trzy, tutaj raz, dwa. No dobra, to jedno mogę akurat sobie wyrzucić. I będziemy, słuchajcie, mieli tego zboża, no nie wiem, z 30 prawie, nie? No prawie, słuchajcie, tutaj 30. Dobra, git, 28. Spoko, jest naprawdę spoko, jest git. No to teraz, słuchajcie, przez czas, kiedy my czekamy i tak właśnie na te krówki, no nie? To dawajcie, pójdziemy ściąć drzewo, bo i tak potrzebujemy drewna. I tak, słuchajcie, potrzebujemy i tak, no nie? Więc dawajcie, tutaj słuchajcie, może ktoś coś... No nie, nikt nie wykupił u mnie usługi ścinania drzewa. Dobra, a zobaczmy jeszcze do portalu, chodźmy. Ej, jestem ciekaw, czy słuchajcie, ktoś skorzystał z portalu, no nie? No bo Macioch gra, Elviso gra, Agent X gra. Może ktoś, słuchajcie, skorzystał z portalu. Uwaga, 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 uwaga. Jest sztabka złota, czyli jeden emerald. No bo ja wymieniam złoto na emeraldy. Dobrze, dobrze, główka pracowała, słuchajcie. Zarobiliśmy już na tym portalu jakieś 4, 5 złota. Ja wiem, może to nie jest najwięcej na świecie. Mam tego świadomość, ale słuchajcie, raczej ludzie nie będą tworzyć sobie portalów, tylko raczej będą korzystać z moich. Więc jakby... Koniec końców to jest spoko, bo za miesiąc na przykład tego złota łącznie będzie, nie wiem, 15, 20 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc jest spoko. Dobra, ścinamy, słuchajcie, drewno. I to nie jest nudne ścinanie drzewa. Nie. To jest, słuchajcie, bardzo ważne ścinanie drzewa, bo dzięki niemu zrobimy prawdopodobnie 30 level i jeszcze w tym odcinku coś zenchantujemy. A żeby nie było, że jest nudno, to ja mogę opowiedzieć żart. Mhm. Przychodzi baba do lekarza. O, słuchajcie, bo to jest mocny żart, słuchajcie. To jest mocne, tego jeszcze na pewno nie, na tym kanale nigdy w życiu nie słyszeliście. Nie. Dobra. Spokojnie. Spokojnie, Apera. Przychodzi baba do lekarza. A lekarz też baba... Okej, dobra, nie, nie, zatrzymajcie tą karuzelę śmiechu, naprawdę, zatrzymajcie tą karuzelę śmiechu. Rozumiecie, że lekarz też mama, że lekarz jest kobietą, wiecie, a że mama do niego przy... Dobrze, zatrzymaliśmy karuzelę śmiechu, to się cieszę, super. Ej, to było zabawne, no trochę było, no, trochę było. Czekajcie, bo ja zapomniałem, słuchajcie, jeszcze musimy zasadzić sadzonkę, ja się kręcę. Z tymi sadzonkami to jest problem akurat, serio, tego strasznie nie lubię. A my potrzebujemy 4 sadzonki, skąd ja ci wytrzasnę 4 sadzonki drzewa? Gościu! Nie ma opcji! 4 aż... Dobra, my może po prostu poczekamy sobie, aż to samoistnie, słuchajcie, spadnie. A ja teraz! Czekajcie, jak tutaj z tym słoneczkiem? Czy krowy są, słuchajcie, gotowe? Są! Ty, no nie za szybko coś? Ej, naprawdę, słuchajcie, to jest mega dziwne. Ej, serio, to jest, słuchajcie, mega dziwne. Bardzo, bardzo, słuchajcie, krótko czasu, że tak powiem, im to zajęło, nie? I słuchajcie, powstały kolejne 4 krowy, kolejne 2 krowy. Więc one teraz, słuchajcie, zrobimy tak. My potrzebujemy, słuchajcie, 6 skór. Więc będziemy cwani. I nie rozwalimy ich teraz, słuchajcie. Nie. Poczekamy, aż one dojrzeją, bo prawdopodobnie jak przekimam za 3 minuty, to one dojrzeją. Potem je rozmnożymy i będzie ich tak dużo, że zrobimy na pewno już ten bookshelf. To już na pewno wtedy się uda. A teraz póki co, słuchajcie... To robimy mega ważną rzecz. Wbijamy się tutaj. Mam złoto? Mam złoto, dobra. To robimy emsy. Słuchajcie, robimy tych emeraldów mega dużo. Ile, słuchajcie, ty. Nieźle te brodawy rosną, nie? Naprawdę nieźle. Słuchajcie, ile mi się uda, tyle mi się uda. Dobra, dawaj. O! 35 level wbił. Ja! Ej, nieźle. Naprawdę nieźle. I mamy, słuchajcie, w ogóle 2 glowstone. Ej, wiecie co? Kupię sobie 4. No bo kurde, skoro mnie, słuchajcie, na to stać, to mam naprawdę spoko pomysł. Dawajcie tutaj damy glowstone'y. Ej, serio, to będzie naprawdę spoczko wyglądało moim zdaniem. Jakby to jest mega, słuchajcie, spontaniczna ta decyzja, improwizacja, ale moim zdaniem to naprawdę fajnie wygląda. I przy okazji nie trzeba będzie, słuchajcie, mieć takich
dziwnych o. To czekajcie, ile my tego potrzebujemy? Raz, dwa, trzy. Okej, dawajcie. A to co zróbmy? Raz, dwa, trzy. Ej, serio. I tak nas stać. I tak nas, słuchajcie, na to stać. Więc lajtowo, słuchajcie, lajtowo. Patrzcie, mamy raz, dwa, trzy. Ej, jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie, czy waszym zdaniem to była spoko decyzja, żeby to podmienić na Glowstone. Moim zdaniem tak, ale subskrybujcie kanał. To w ogóle mogę wam wtedy przepiąć serduszko. Umowa stoi? Dawajcie, zrobimy taką umowę. I teraz tak, słuchajcie, na pewno muszę podkładać troszeczkę drewienka. Mamy tego za dużo. Teraz, słuchajcie, trochę przesadziłem. Mamy tego za dużo. Mamy tutaj troszeczkę innych w ogóle, słuchajcie, szrotów, które trzeba oczywiście stąd zabrać. I słuchajcie, trzeba się przygotować na kolejne bookshelfy. Czyli potrzebujemy, słuchajcie, jeszcze zrobić raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dobra. Odłożymy sobie, słuchajcie, na razie też name tag. Złoto to sobie zostawimy, to sobie zostawimy. Dobra. Git brodawy możemy sobie na razie tu odłożyć. I teraz, słuchajcie, tak. Z tego robimy papier. Okej, dobra. Teraz mamy, słuchajcie, 18 papieru. Więc do tego potrzebujemy, słuchajcie, 6 skóry. To naprawdę nie jest dużo. Serio, to naprawdę, słuchajcie, nie jest dużo. I ja myślę, że damy radę, słuchajcie. Ewidentnie, słuchajcie, na pewno damy radę. A zwłaszcza, że oho, robi się ciemniutko, nie? Chyba powoli. Czekajcie. Tutaj, słuchajcie, mamy git. Ej, słuchajcie. No! Słoneczko nam zachodzi, jest dobrze, słuchajcie, jest dobrze. No to w takim razie, słuchajcie, nie pozostaje mi... O nie, ja zapomniałem o tym drzewie! Powiedzcie, że sadzonki nie zniknęły. Nie, nie zniknęły, ale jak dużo ich w ogóle tutaj jest? Czekajcie, no to raz, dwa, trzy, cztery. Okej, ej, naprawdę dużo! Trzeba przyznać, że słuchajcie, o, ile ich narobiło, to spoko. Dobra, tutaj sobie to, słuchajcie, akurat wyrośnie. Tutaj, wiecie co, jedną mogę sobie postawić. I teraz, moi drodzy, w takim razie, ja czekam na kimanie i widzimy się zaraz. Dobra, moi drodzy, troszeczkę czasu minęło i to nie było tyle, co w stanie, dosłownie 2 minuty, bo udało mi się przy pomocy 20 zboża i... oczywiście po czekaniu, zrobić tutaj sporo krów. Jest ich, słuchajcie, całkiem sporo. Niektóre to są oczywiście bobasy, więc zaraz sobie rozwalimy, słuchajcie, kilka krówek i spróbujemy właśnie zebrać to, co powinniśmy. Ale tutaj są też, słuchajcie, jaja. Jaja jak berety. Więc dawajcie, rozwalimy też, słuchajcie, sobie tutaj troszeczkę tych jajeczek, aby tych kurek mieć więcej, bo ja akurat, słuchajcie, z kur nie żyję, ale niedługo będzie można zacząć, słuchajcie. W ogóle... a niech se polatają. Niech se tu polatają. Ja się, słuchajcie, teraz skupiam na krowach, bo jest ich tutaj naprawdę sporo, a potrzebuję skór, wydaje mi się, że 6. Tak, no bo, czekajcie, jeden bookshelf stoi, czyli potrzebuję jeszcze 2 bookshelfów. Na jeden bookshelf przypadają 3 skóry. No, czyli potrzebuję łącznie 6. No dobra, no to, słuchajcie, próbujemy. Zobaczymy. O, tu są już 2. Tutaj, słuchajcie, mamy 4. 6. 3 krowy rozwaliłem, a jest ich tutaj z 10. Dobra, więcej. Ej, to idąc tym tropem, w sumie, to ja zrobiłem dobrego deala, bo krów jest, słuchajcie, mega dużo, jest ich totalnie od groma, wręcz niepotrzebnie dużo, a ja nagle mam 6 skór, bo myślałem, że rozwalę z 5-6 krów, a nie 3. No ale dobra, no słuchajcie, nie będę narzekał, absolutnie nie. I teraz tak, słuchajcie, zrobimy sobie właśnie tutaj 6 książeczek, czyli bierzemy właśnie, słuchajcie, papier w ten sposób, tutaj dokładamy, słuchajcie, 6 skór i uwaga, raz, 2, 3, 4, 5 i 6, mamy, słuchajcie, 6 teraz... książek, więc robimy, słuchajcie, raz, robimy 2, bierzemy raz, dwa i uwaga, będziemy mieli 2 biblioteczki, jeśli to da nam 30 level, no to będzie super, słuchajcie, nie wiem, czy to się tak skończy, mam nadzieję, że to, słuchajcie, da nam 30 level, no nie, ale próbujemy, znaczy wiadomo, że nie chodzi o ten level, który ja mam w ekwipunku, no bo mam ponad 35, całkiem nieźle mi to idzie akurat ten level, no nie, no ale dużo po kopalniach łaziliśmy, bardziej chodzi oczywiście o to, aby tutaj w enchantingu był 30 level, więc uwaga, stawiamy, no i jak myślicie, czy to zadziała, czy nie zadziała, proszę, 30 level, mamy 30 level, słuchajcie. I fortuna 2? Nie. No, ej, ale to... nie, ja rozwalam ten enchanting. Ej, nie, jak to jest może... fortuna 2? Naprawdę? Na 30 levelu? Tak się w ogóle da? No nie. No nie, to w takim razie, słuchajcie, żeby zmarnować po prostu ten level, no nie, żeby serio go zmarnować, bo żeby poleciało tak jakby dalej, słuchajcie, robię sobie siekierkę i nie będę marnować na razie na nie od jaksów, słuchajcie, zrobimy sobie siekierkę po prostu nową, bo ta jest totalnie rozwalona i ją sobie zenchantujemy, tylko potrzebujemy, słuchajcie, jeszcze wziąć lazuryt, więc oczywiście lazurycik jest tutaj, słuchajcie, brany i teraz spróbujemy sobie zenchantować właśnie siekierę. Zobaczymy, słuchajcie, co jest na siekierce. Tu jest fortuna 2, tu jest efficiency 3, tu jest efficiency 2. Więc żeby nie marnować leveli, bo nie wiem, czy wiecie, jak to działa. Ja wiem, dużo osób rozumie, ale są na pewno osoby nowe, więc dajcie im wytłumaczyć. Działa to w ten sposób. Tutaj mam napisane 35 leveli. Tutaj mam raz, dwa, trzy. Więc w zależności od tego, którą opcję wybiorę,
to ja nie zmarnuję 30 leveli, 18 bądź 9, tylko zmarnuję albo 1, albo 2 levele, albo 3 levele. Czyli teraz, słuchajcie, gdybym kliknął to, to bym zmarnował 3 levele i miałbym potem 32, a nie 5. Rozumiecie, no nie? Więc weźmiemy sobie, słuchajcie, to, żeby po prostu nie zmarnować za dużo, no nie? Żeby tutaj... I tak jest dobra. Efficiency 2, Unbreaking 2, jak słuchajcie, za jeden level, to ja naprawdę nie będę narzekać. To czekajcie, w ogóle wypadałoby zrobić jedną rzecz, słuchajcie, w takim razie, bo ja naprawdę nie chcę nawet na nią patrzeć. Nawet, słuchajcie, nie chcę na tą siekierkę patrzeć. Gościu, spadł wam stąd i ja nie wchodzę z tobą w interakcję. O, tu w ogóle mamy, słuchajcie, klocek, to sobie ładnie przerobimy. Dobra, wracamy, słuchajcie, i oczywiście zamykamy na wypadek, gdyby któryś z chłopaków wpadł na pomysł, że wejdzie na serwer i zobaczy, co tam Abera robi w tajnej bazie, o której mam nadzieję, że nie wiedzą. I teraz, słuchajcie, zobaczmy. Na mieczu jest Unbreaking 3, a na tym jest Unbreaking 3. No dobra, Unbreaking 3, wiecie, to jest niezniszczalność. Tutaj może siąść zarówno na przykład sharpness, ostrość, może płomień, zaklęty płomień, nie? Ale mi zależy na lootingu. My potrzebujemy, słuchajcie, koniecznie grabież. Grabież sprawia, że wypada ci więcej itemków z mobów, a my potrzebujemy tego, aby mieć jak najwięcej prochu strzelniczego dla maciocha, do TNT, żeby on wyrównał tą swoją wielką górę. Bo ja potem chcę być inwestorem, no nie? A na kill-offie, słuchajcie, mamy fortu... O, ciepie. To chyba decyzja jest prosta. Chyba decyzja, słuchajcie, jest prosta. Biorę, słuchajcie, fortunkę 3, tylko pytanie, proszę, żeby tam siadło jeszcze, słuchajcie, efektywność 4 i niezniszczalność 3. Proszę, 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 nie sama fortuna. Proszę, 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 proszę. Dobra, robimy to, słuchajcie, za 3. Robimy to za 2. Robimy to za 2, no i uwaga, pół. Poszło. Poszło. I uwaga. Nie ma efekty... Widziałem, że to się tak skończy, no nie wierzę. Unbreaking 3 i Fortuna 3, no jest świetnie, ale ten kill-off jest wolny jak... Nie wiem co. A słuchajcie, na mieczu z kolei jest smite, to na pewno nie. I wiecie, co my teraz musimy zrobić? Będziemy musieli, słuchajcie, wziąć nowy diamentowy kill-off, połączyć go z tym, bo w diamentowym zrobimy sobie już efektywność, no nie? Czyli jakby dwa razy musimy, dwa kill-offy musimy połączyć w jeden, musimy zmarnować, no. Ja strasznie nie lubię, słuchajcie, takich sytuacji. Kurczę, bo jakby fortuna jest super i na pewno jest to powód do uciechy. Ja nie będę mówił, że nie. Ale robimy teraz kolejny diamentowy kill-off. Spróbujemy zenchantować go na efektywność. No i spróbujemy go połączyć, no, koniec końców. Dobra, uwaga. Teraz, słuchajcie, z Unbreaking 3 to nie wiem, czy chciałbym ryzykować. Wolę, słuchajcie, zrobić taki myczek i zobaczyć, co jest na 26. To też jest Unbreaking. Tutaj będzie... A, to jest analogiczne oczywiście. Tutaj, słuchajcie, będzie Unbreaking... Ojojojoj! Same Unbreakingi? Za każdym razem będzie Unbreaking... Aha, dobra, za każdym. Dobra, to co, robimy w ciemno 30 level? Jeżeli siądą mi dwa identyczne kill-offy, to się posikam. Nie, proszę, proszę, nawet gro o tym nie myśl. Nawet o tym nie. Nie. Ty też o tym nie myśl. Nie, tak nie będzie. Nie. Nie. Bierzemy, słuchajcie, lazuryt. No i słuchajcie, próbujemy. Unbreaking 3, czyli niezniszczalność. Poszło. Poszło. I uwaga, proszę, efficiency. Efficiency w sumie. No nie! No chyba nie! No nie, wierzę, naprawdę? Wow. Wow. Ale to jest w ogóle niesamowite. A czuję się oszukany. Czuję się oszukany, bo słuchajcie, no ten kill-off jest mi do niczego niepotrzebny. No ten drewniany oczywiście też nie. Słuchajcie, co trzeba będzie zrobić z tym kill-offem? Trzeba będzie go albo sprzedać, albo oddać. No i pytanie, słuchajcie, czy lepiej oddać, czy sprzedać? Bo słuchajcie, one są identyczne, tylko że ten jest lepszy, no bo ma fortunę 3, no nie? Więc póki co, słuchajcie, po prostu ten kill-off odłożymy sobie. Czekajcie, a tu mamy bloki, ja cię kręcę. A ja, słuchajcie, dałem tutaj bloczki. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Trzeba to troszeczkę naprawić. A nie, czekajcie, tutaj jeszcze i tutaj jest pusto. Dobra, tutaj wyląduje, słuchajcie, drewienko. Co z tym trzeba będzie zrobić, słuchajcie? Macie jakiś pomysł? Może zróbmy tak, słuchajcie. Jakby wy ustalcie, okej? Okay? Jakby, czy ja bardziej powinienem, słuchajcie, oddać ten kill-off na przykład maciochowi, który ma najmniej itemów i sobie pójdzie kopać diaksy z fortuną 2, no zawsze spoko. Czy bardziej powinienem, słuchajcie, no nie wierzę, ale go mogę po prostu sprzedać, no. No niby to jest najlepszy kill-off, jaki mogłem i tak zrobić, jakby, znaczy, jakby, on jest git. Ja chciałem fortunę i słuchajcie, to jest najfajniejszy kill-off. Jest. Naprawdę on jest super. Ale,
ale liczyłem jednak na tą efektywność, słuchajcie, no. Dobra, nadrobimy, spokojnie, słuchajcie, moi drodzy. Nasza przygoda z enchantowaniem itemów dopiero się rozpoczyna. Więc śmiało, słuchajcie, powiem wam tylko tyle. Subskrybujcie kanał, najlepiej z dzwoneczkiem. Zrobimy sobie villagera na efficiency. I tyle, i sobie połączymy. I będzie koniec. Więc słuchajcie, subskrybujcie z dzwoneczkiem. Codziennie są tutaj filmy z Milionowic na kanale Abra Games. Są codziennie filmy z Bedwars. I wpadajcie oczywiście jeszcze do chłopaków z serwera. Oraz zapraszam na sklep www.abrety. Pierwsza linijka w opisie to jest mój sklep. Możecie zakupić sobie epickie gadżety, tak jak bluzy z kapturem, bez kaptura, koszulki, kubki, plecaki, worki na plece. Mnóstwo rzeczy. I darmowa dostawa od 149 zł. Czyli jak zamawiacie na przykład bluzę i koszulkę w jednym zamówieniu, to oszczędzacie kilkanaście złotych na kurierze, bo kurier jest wtedy za zero. www.abra.ety. Pierwszy link w opisie. Wam bardzo dziękuję, dobrego dzieńczka, eleczko i...